Witam Was w pierwszym odcinku z serii Jak to zbudować Minecraft. W dzisiejszym odcinku zbudujemy automatyczną farmę wełny. Najpierw musimy sobie dać skrzynię, najlepiej podwójną. Do skrzyni dać lej. To obudować dowolnym blokiem. Na lej dajemy tory. Na tory dajemy wagonik z lejem. Tutaj dajemy nad lejem. I w prawo i w lewo dajemy dirta. Zapomniałem, jak się to nazywa. Dajemy observer buźką do dirta. Możemy sobie tutaj zabudować. Tu. Tutaj dajemy w górę 2 albo 3, zależy co chcemy. Tutaj możemy to zabudować albo z szkłem dać, zależy co chcecie dać. Jak chcecie. Czy zależy wam na wyglądzie, czy nie. Tutaj dajecie dozownik. Do dozownika dajecie lej. Na leju dajecie skrzynkę. Do skrzynki dajecie nożyce. Gdy już nożyce dane, tutaj nie zapomnijcie załatać tego. Gdy nożyce już daliście, to spawnujecie owce. Gdy owce zjedzą trawę, automatycznie obserwer to wykryje. Zjadły? Ale chyba nie wykrył tego. Chyba przez to, że nie dałem tej bloku. Ale nie wiem w sumie, czy go trzeba dawać. O, właśnie zostało przycięte owce i wełna ląduje do skrzyni. W dzisiejszym odcinku to już tyle. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Napiszcie w komentarzach, jakie farmy byście chcieli, żebym zbudował. Cześć i czołem!